To podstawa. Podstawa. A nie się stał potworem do strzelania bramek jak Lewandowski. O, to było nie, dobre, nie. Ale preflip. Zobaczmy to jeszcze raz, aż drodzy sobie widzowie. To obejrzyjmy po prostu. Preflip gang prosto w okienko. Łomatku, rzeczywiście. Ale to było dobre, naprawdę. To chyba intro będzie jednak. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Branko. Dzień dobry. Jak pamiętacie, ostatnio dostałem w pierdziel od Adiego, mimo że ten miał troszeczkę ograniczone możliwości grania. No więc dzisiaj postanowiliśmy się sprawdzić z Brankiem, tyle że ja będę miał troszeczkę ograniczone. Mianowicie, Branko ma do dyspozycji Rumble, ja nie do końca. No i zaczynamy. Bez przedłużania, dawaj Branko, ciśniesz. Pokaż mi, gdzie raki zimują. Serwer tak EU292 myślnik Nitro, najszybszy serwer w internecie. Tak naprawdę oglądałem ten odcinek u ciebie, Edku, i zauważyłem, że byłeś taki trochę sfrustrowany tym wynikiem i miałem świadomość, że na pewno będziesz chciał się na kimś wyżyć za to. No i padło na mnie. No. I tak się o to zaczyna. Myślę, że tak jak Adi wtedy mówił, najważniejsze jest pierwsze 10 sekund dla mnie. O nie, nie pojechał. Myślę, że nie tylko dla mnie najważniejsze jest pierwsze 10 sekund. Tak, no. To są te takie platynowe sekundy, czy jakoś tam się to nazywa. Platynowe sekundy? O nie, ja sobie nie odbindowałem tego. To jest okej. Ale nie będę używał, ja jestem wytrwały, co to się stało? A! O nie, to nie było taktyczne. Ja pierniczę! Co on zrobił? Nic, tylko zobaczyć jeszcze raz. Branko pięknie nam uciekł z bramki. Ja się stykałem po prostu. Piszczały wszystkie fanki czy coś takiego, okej. Tak. Ja się przestraszyłem po prostu tego wszystkiego. Presja. Nie wytrzymałem presji. Ajajaj. Przed chwilą nagrywaliśmy materiał do Branka, gdzie o kurde, co ci się stało? Gdzie troszeczkę inna... Ej, serio, to było dobre. Gdzie troszeczkę inna grawitacja była i teraz się śmiesznie jeździ. Jakoś bardzo szybko. Śmiesznie? Znaczy, dla kogo jest śmiesznie, dlatego jest śmiesznie. O nie! Okej. No, także jakby to tutaj powiedzieć, Branko. Wiem, że u siebie już to odpowiadałeś, ale co tam u ciebie słychać? A coś tak łatwo się rozdema. Co mnie słychać? A no, życie leci po staremu, na szczęście. Ła, kurczę. Mam teraz więcej czasu na nagrywanie. Ponieważ skończyłem pierwszy etap studiów, można powiedzieć. Jest fajnie, mam czas na przykład z tobą zagrać. No i pięknie, w końcu ci na studiach dali. I dostać pierdziel kolejny. Wykorzystuj moc Rumble. Nie, no naprawdę, muszę sobie takie postanowienie napisać na ścianie. Zacznij trenować Rocketa, bo już jest mi wstyd. A tym bardziej chcę teraz nagrywać także odcinki z swoimi widzami. No i naprawdę jest mi wstyd. Trzeba im skopać tyłek, nie? No Boga, właśnie. Co tam ręko ma? Co tam ręko ma? Chyba nic pożytecznego nie miał. No właśnie, chciałem to jak najszybciej wykorzystać. A, widziałem, że miałeś to. Te dropy. Mariusza piątkę. Tak, no. Takie średnie przydatne. No i strzelił w końcu bramkę nie wykorzystując Rumble. A to było takie bardziej nabicie. Edek celowo to zagrał. Tak. Celowo dałem ci strzelić bramkę. Przy kick-offie niespodziewanym. Nie, bo po prostu Edek, jego ulubionym wynikiem jest 7-1. 7-1 Brazylia. Niemcy. Nie 7-0, 7-1. No wiem. No to właśnie, o nie, chciałem, że patrzę sobie, że fajny Rumble dostałem. Patrzę sobie, przypomniałem, że nie mogę używać. A, dobra. Jestem dumny z siebie, że jeszcze ani razu nie kliknąłem L3 lewej gałki, bo mam pod nim Rumble niewyłączony. To jest to. To czy powinieneś tak zakleić po prostu kropelką Super Gru. Super Gru, patrzę. Super Gru. Super Gru. Ajajajajaj! Nie zdążyłem. Ledwo zwróciłem uwagę, że tutaj takie kolce masz, patrzę. Nie no, z takiego kąta nie wjedzie do bramki. A tutaj jednak. I tak nalajcie, Edek, a tutaj jednak. A tutaj jednak się podziało groźnie. No nie. Czemu tobie zawsze pada? Bo piłka jest blada. A to jest niepodważalny fakt. Kupiłbym sobie kłada.
I rozjechał. Nie no, dobra. O. Miałem powiedzieć jakieś zdanie z dziada, ale tak się składa, że nie wypada. No nie! Kurde, że on to przewidział. Okej. Okay. Nie! Nie! A co ja zrobiłem? To już oznaka takiej litości po prostu. Litość! Branko w mojej bramce zaraz za gości. Tle, co się stało? Co ty zrobiłeś? Nie. Ach, no wiem, co to zielone. No nie! Jest, proszę państwa. Zawsze wpadnie. To jest niesamowite. Za każdym razem wpada. Skuteczność. To podstawa. Podstawa. A nie się stał potworem do strzelania bramek jak Lewandowski. O, to było dobre, ale preflip. Zobaczmy to jeszcze raz, drodzy widzowie. Aż sobie to obejrzyjmy po prostu. Preflip gang prosto w okienko. Łowatku, rzeczywiście. Ale to było dobre, naprawdę. To chyba intro będzie jednak. No, to ewidentnie. To będzie intro, coś czuję. Co będzie intro? Ogólnie to zareagowaliśmy tak, jakby to był przypadkiem, ale to oczywiście nie był przypadek. Przepraszam bardzo. To było zamierzone. To było trenowane. Może nie zawsze wychodzi, ale... Co tu się stało? No nie. Aj, no nie. Ale to naprawdę była ładna bramka. Myślę, że no. będzie miała swoich wielbicieli. Teraz powstały nawet gangi, preflip gangi, że ludzie... No nie! Kurczę. Znienacka, to się udało. Wciągarki, czy jak to się nazywa. Co ja tam mówiłem, że nawet już są gangi ludzi, którzy właśnie ciągle preflipy próbują strzelać. To może mnie przyjmą, jak zobaczą ten odcinek. A, to słyszałem, tak w piłce nożnej, że są takie gangi napastników, którzy tylko strzelają z przewrotki. Nawet jak biegną sam na sam, do pustej bramki. Oła, no nie, bramko! Ale to jest sprawiedliwe. A bramko chyba zaczął trafić lepsze power-upy nagle. Okej. Okay. A rapy? Power-upy. A, power-upy. Może to jest, wiesz, taki handicap jak w FIFA, w Ultimate Team. No tam to jest handicap, nie ma co. Upośle, nie, kurczę. Ajajaj. A już to przybiegłe, wykorzystuję. A, dobra. Okay. Ajaj, a to już nie siadło. Aj, ale lekka ta piłeczka. Dobra. O nie, tornado. Tornado. Jak fisie. Hurricane. Nie, źle, w złą stronę ja jechałem z tym tornado. Bramko chciał strzelić najładniejszego samochodu we wsi, czy coś takiego. Ale nie pykło. Dobra. Ojej. Niestety nie weszło, także zaraz drugi mecz. No dobra, wracamy po szybkim cięciu. O kurczę, nie tutaj. Okej, okay. Wracamy po cięciu. Teraz wykonując ten challenge, tak jakby sprawdzić się... O kurde, nie mam boosta, zapomniałem o tym. Właśnie, gram bez boosta, branka z boostem. To chciałem powiedzieć, ale o tym zapomniałem w trakcie mówienia tego. Także nieźle. Ale na przykład Edek gra ze szczęściem, a ja nie gram ze szczęściem. Tak ustawiliśmy na mutatorach i tak już pozostało. No, ustaliliśmy, a przecież mówiliśmy, czy ty się dziwisz, że mi wszystko chodziło o tobie, nie? Jak mówiliśmy przed odcinkiem, że ty musisz grać bez szczęścia. No, bo to tak było ustawione, nie? No ale zapomniałem o tym. Ja zawsze mam ustawione 200% lag przed każdym meczem. A tutaj zobacz, 0%. A! Coś to twoje auto jakieś takie elektryczne, a bo ty masz boost taki ciekawy. Myślałem właśnie, że ty jakieś masz szybsze nie, auto czy coś. Ale asystę. Piękne podanie, Branku. Great pass. My bet? Pa. You're good. My bet. O, nie. Okej. Okay. Nie podleciał, a nie mogę skakać do tego, jak mi przypomnieć. A! Dobra. A, nie! Za mocno zraszowałem. No nie, i bezlitosny Branko. Ej, bezlitosny. Bezlitosny. Nawet się nie wyśliłem, żeby coś ładniejszego. Nietoperze Branka tam atakują. A, nie ma tak łatwo. Ojej, nie spodziewałem się, że podjedziesz. A, jest, proszę bardzo, brameczka. To, że nie mam boosta, nie znaczy, że nie będę strzelał. No tak, ale nie spodziewałem się, że aż tak mocno ten strzał pójdzie. Ja tutaj
Nie, bez powodu jestem silny. Nie to miałem powiedzieć. A! Nie! Kurczę. A ja trenowałem kiedyś grę bez boosta. No, zagrałem na Frankena. I czekaj, wejdzie? Nie, yes. No nie wierzę. 3L, a to jest frustrujące. To jest właśnie to 0% luck. Wiem, co czujesz, Branek. Wiem, co czujesz. A? Żyjemy tutaj. O, nie trafił! A! Już. Chciał mnie zniszczyć przez chwilę. A! Właśnie chyba zobaczył, co może być jego największą przewagą. Jak mnie wykopię. Jak mnie wykopię, to... O nie. Nie wstanę. Ach, aż kliknąłem boosta, ale na szczęście nie zadziałało, bo odpindowałem. Dobra. Nie, kurczę. To mi się nie rozwijać. Nie! No nie! Co są dziad? Udało się, wyliczone, kalkulator. Jak mi wystrzelił kopa. Prosto z buta. A? Dobra. O nie! Ach, dobra. Ale szkoda. Jak zero. Okej, okay, wywalimy tą piłeczkę jak najszybciej. No nie! Ale przyjął inicjatywę nagle. Bramkę nie możesz. Okej. Okay. Jest pięknie, dobra. A? Ale jakie skupienie, nie? No jest skupienie, u ciebie też słyszałem, że przez minutę chyba nic nie gadałeś przed tą drugą bramką. No po prostu mam fazę, żeby jakoś się nie zbłaźnić po raz kolejny. Nie, jest, proszę, kurde, jest brameczka, nie wierzę, i od razu nie wierzę, spokojnie. Po prostu. Spokój, wracam na mnie. No i zacząłem gadać i takie są efekty. Ja to zawsze najlepiej gram, bo sobie muzyczkę włączę. Ale to są warunki ekstremalne, ale nagrywam odcinek, Branko. Tu nie ma braku stresu i tak dalej, skupienia. Okej. Okay. No nie. Nie na to liczyłem, ale w sumie... Jest! Dobra. Kurde, no nie wierzę. Trafiliśmy bramkę. No i już powoli zapowiada się, że może będzie zwycięstwo. Znowu. A! A! Dobrze, że Branko to szczęście odpuścił. A! O nie! Dobra. To przynajmniej będziemy po dobrej stronie boiska. Po co ja zbieram boost? Okej. Okay. Żeby mnie nie miał. Ale zebrałem jakiś przypadkowy boost właśnie. A, dobra. A, nie, to się źle skończy. No, tu się wiedziałem, że się źle skończy, jak już to nadjeżdżałeś. W złej pozycji strasznie byłem. Dobra. Dobrze. 52 minuty. 52 minuty? To dużo. A, nie, minuty, sekundy. A, no nie! No nie, nie może być za moimi plecami. A, kurde, zdążył. Nie, jest presik kolejny. A, jaki nie pan po prostu. Proszę bardzo, to była chyba jednak akcja odcinka może. Piękny powrót i potem już strzał preflip. Tamten a. Był lepszy. No tamten był fajniejszy, ale tutaj były dwa. Dobra. O nie! Kurczę. A! Nie wierzę! Nie wierzę! Chcę nam dać wygrać ewidentnie. Ja wykorzystuję sytuację. 120%. Sławek Peszko nie byłby dumny! No nie! Kurczę. Ale czasami... groźnie się zaczęło robić. Jak już zobaczyłeś, o co chodzi w tym trybie? Jak wykorzystywać najbardziej przewagę? No nie, kick-offy też widzę, że już... A! Nie, nie możesz! A, kurde, nie! Nie! Ten strzał zadecydował chyba o wszystkim. Sekund jeszcze. Ten strzał chyba o wszystkim zadecydował, a raczej jego brak. No, niestety. Szkoda. Ale było fajnie. Kolejna ładna bramka, moim zdaniem. Dokładnie. Także, no co? Jeżeli odcinek się spodobał, to możecie również zajrzeć do Branka. Oczywiście nagraliśmy tam jeszcze jeden mecz. Sami musicie zobaczyć jaki, mimo że już zagraliśmy. No i zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli lubicie Rocket League'a, bo u mnie to raczej jest go dostatek. Dokładnie.
No i to tyle. Był z nami dzisiaj Branko. Dziękuję bardzo. Życzę wam miłego dnia. No, elo, elo.